Kłaniam się nisko, ja nazywam się Jacek Wolszczak. Bardzo serdecznie dziękuję za nominację do Challenge 2.16, czy jak to się tam zowie, Barbarze Chlewickiej, redaktor naczelnej Radia Fama w Żyrardowie. Raper ze mnie to taka miernota, dla medyków robię to, przyszła mi wielka ochota. Nigdy nie sądziłem, że dostanę nominację. Chcę więc tym swoim wykonem wesprzeć ich gratyfikację. Wiele już zawodowo zdziałałem w życiu. Cała armia postaci mówi mym głosem w ukryciu. Dubbing, no wiecie, to jak z disco polo muzą. Nikt zespołów nie zna, ale wszyscy sobie nucą. Jako Kuba Zawiński w tajemnicy Sagani, w aparatce Brock, w księdze dżungli mały słonik. Przemierzałem kilometry w magicznym autobusie. Jestem kulką kałową, w było sobie życie. Pomagam też dzieciakom w pewnej poradni w Grodzisku, choć zapewniam, że z mych zajęć to nie jest wcale wszystko. Radiowe koło szkolne i Fama w Żyrardowie. Najróżniejsze dziwne dźwięki są najlepszym plonem. W nauczaniu zdalnym robimy fikumiku. Z magister Zielińską zadajemy szyku. Wszystko to dla naszej wspaniałej 5 B. Zresztą w Błońskiej SP2 każdy z uczniów online ma. Raperzy przeklinają, wiele odsłon mają, chociaż znam brzydkie wyrazy, nie mogę tego zrobić. Nawet gdy jest powód, może to zaszkodzić. W czym zaszkodzić, panie Jacku, śmiało zapytacie? Jako nauczyciel, jestem na etacie. Nominuję tym samym Łukasza Nowackiego z Ośrodka Kultury w Grodzisku Mazowieckim, szefa i pomysłodawcę Big Bandu Błonie Jacka Potoła i specjalistę od nauczania zdalnego, czyli pana ministra Dariusza Piątkowskiego. Powodzenia, trzymam panowie kciuki.